Podróż do męskości. Marcin Dybuk rozmawia. Dzień dobry. Dzisiejszy podcast Podróży do męskości będzie trochę inny. Rozmawiam z Michałem Glaserem, prezesem obszaru metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot oraz Grzegorzem Kwiatkowskim, artystą, poetą, muzykiem grupy Trupa Trupa, o Pawle Adamowiczu, prezydencie Gdańska, który 13 stycznia 2019 roku został zaatakowany przez nożownika, ugodzony nożem, a następnie dzień później zmarł. Rozmawiamy o człowieku, który przez całe moje życie dziennikarskie był prezydentem miasta od 1998 roku. O człowieku, którego miałem okazję jako dziennikarz obserwować, nieraz krytykować, pokazywać jako dziennikarz, co jest do poprawienia w urzędzie, w mieście, a także człowieka, którego pod koniec jego życia miałem okazję poznać z innej strony. Osobę, która w trudnym momencie dla mojej rodziny bardzo nam pomogła. Dlatego chciałem nagrać ten podcast w 5. rocznicę śmierci Pawła Adamowicza, który oryginalnie został zrealizowany w ramach projektu Dzień Dobry, tu Metropolia, podcastu, w którym jako pracownicy obszaru metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot rozmawiamy o sprawach ważnych dla metropolii. Pierwszy odcinek został poświęcony ojcu założycielowi obszaru metropolitalnego, człowiekowi, który miał wizję, jak ma wyglądać Gdańsk, jak chce, żeby wyglądało Pomorze, Polskę. Zapraszam Was do tej chwilami bardzo smutnej podróży, czasami wesołej, bo Paweł Adamowicz był człowiekiem, który miał poczucie humoru. Rozmowy, która przybliży nam Pawła Adamowicza, którego nie ma z nami już od 5 lat. Zapraszam do podróży w głąb Pawła Adamowicza. Rozmawiamy z Michałem Glaserem, prezesem obszaru metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, który przez wiele, wiele lat był współpracownikiem Pawła Adamowicza. Chcemy porozmawiać o tym, jakim był człowiekiem, jaką miał wizję. Chcemy powspominać człowieka, którego tak mocno brakuje w naszym regionie, w naszym kraju. Brakuje nam, gdańszczanom. A rozmawiać będzie Grzegorz Kwiatkowski i Marcin Dybuk. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry. Czy możemy zacząć od być może najcięższej chwili, najcięższego momentu, ale wydaje mi się, że to będzie istotne i to było istotne dla całego życia Pawła Adamowicza. Znaczy, czy wy pamiętacie, jak do was dotarła ta informacja? Czy pamiętacie tę sytuację, jak na nią zareagowaliście i co wtedy robiliście? Nie wiem, czy właściwe jest to, co powiem, że wydaje mi się, że każdy gdańszczanin, gdańszczanka pamiętają. Być może to po prostu wszyscy moi znajomi. To był temat przez długi czas i pewnie teraz znowu będzie, który wraca. To znaczy, co wtedy robiłeś, jak się dowiedziałeś. Więc oczywiście, że tak. Ja akurat byłem na urlopie pierwszy raz, może drugi w Azji, w Tajlandii i pakowałem się na powrót do Gdańska. Jak się dowiedziałem, ten urlop finalizowałem i w trakcie podróży dowiadywałem się o kolejnych etapach tego, co się dzieje. W trakcie pakowania walizki dostałem kilkanaście SMS-ów, szukałem internetu później. Jeśli ja mogę powiedzieć od siebie, jak to było, to był taki moment, nie powiem, że się spodziewałem, ale wydaje mi się, że byłem dość niezły w analizie rynku mediów i pamiętam, że po 35 albo 55 materiale w głównym wydaniu Wiadomości w niedzielę, który był poświęcony Pawłowi Adamowiczowi oczywiście w opryskliwy, najgorszy sposób, zapaliła mi się czerwona lampka. Znaczy absolutnie zapaliła mi się czerwona lampka na miesiąc czy dwa przed, ponieważ uznałem, że to przekroczyło jakąś linię jakiegokolwiek cywilizowanego sporu. To znaczy to rzeczywiście było jak strzelanie do tarczy. I pamiętam ten niepokój, wiele wcześniejszy, który nie był jeszcze wyrażony w tym. To znaczy to nie był niepokój pod tytułem wiedziałem, co się stanie. Ale to był niepokój na zasadzie rzeczywiście taki egzystencjalny niepokój, że może stać się jakaś krzywda. I pamiętam, że to było, że to dowiedziałem się, po prostu byliśmy w domu z żoną i przykleiliśmy się do tego telewizora, bo to była relacja na żywo. Siedzieliśmy praktycznie całą noc i jakby oglądaliśmy. Ale miałem też taką opcję takiego kibicowania, po prostu jakby czym było gorzej, tym ja tak generalnie mam psychologicznie, w sensie, że czym jest gorzej, tym ja bardziej próbuję, myślę sobie, że będzie lepiej i jeszcze w nocy analizowaliśmy sytuację, no nie, skoro jeszcze żyje, to znaczy, że każda godzina działa na jego korzyść i się uratuje i jakby to była jak rozmowa domorosłych lekarzy, bo absolutnie nic o tym nie wiedzieliśmy, ale pamiętam, że rano
wstaliśmy i mówimy, okej, okay, czy żyje, żyje. I wtedy mówimy, okej, okay, no to znaczy, że najgorsze jest za nim i jeszcze jest szansa. I żyliśmy w jakiejś takiej po prostu... No moja przyjaciółka Ania Czekanowicz mi pisała SMS-y, że lekarze liczą na to, że facet w sile wieku, że teraz jest tak naprawdę jedyna nadzieja na to, że organizm trzyma. No cała ta sytuacja z tym końcem mojego urlopu była, nie chcę powiedzieć kuriozalna, na pewno kontrastowa, no do ekstremum, bo żeby z jednej tajskich wysp, z których wracałem, dotrzeć na lotnisko, trzeba było najpierw kilka godzin przemierzyć motorówką wzdłuż rajskich, pięknych wystepek wystających, czasami skał po prostu wystających z morza, jak z pocztówek. Podczas gdy no jedyne, co było w głowie, to to, czy szef przeżyje. Ta nadzieja, o której mówisz, z kolei była bardzo... Byłem tam z moją przyjaciółką Martą, która no jak słyszała takie słowa, że cała nadzieja w tym, że organizm w sile wieku przeżyje, to się już totalnie rozkleiła, mówiąc, że bo jest realistką, bardzo ultra inteligentną osobą. No facet po 50 to już nie jest facet w sile wieku, mimo że kochaliśmy wspólnie Pawła. No te informacje napływające dla nas. Ja starałem się być optymistą, moja przyjaciółka była realistką. Ale to, co jest ciekawe w tym, co mówicie, to ta jedna wspólna rzecz, to znaczy nikt z nas nie wierzył w to, że to się może źle skończyć. Ja pamiętam, jak ja wyszedłem, ja byłem wtedy na mszy w Katarzynie. Dominikanie wtedy mieli swoje msze w Katarzynie. Spotkaliśmy się z Olą Dulkiewicz na tej mszy, przystępowaliśmy do komunii, kiwnęliśmy sobie głową, przywitaliśmy się. Wyszedłem z mszy, zobaczyłem, że mój syn kilkakrotnie do mnie dzwonił i oddzwoniłem do niego i mówię, co się stało, czemu tak wydzwaniasz? On mówi, tato, ktoś gnął nożem pana prezydenta. I powiem wam, dla mnie to było takie, a, pewnie go drasnął. Nic poważnego się nie stało. Ale ja dokładnie tak samo zareagowałem. Ale ta wiadomość o tym była taka, że od razu z żoną mówi do Aldony, chodź, lecimy z powrotem, powiemy to Oli. Ale jak wróciliśmy już do kościoła, to już jej nie było i później był jakby cały ciąg. I powiem wam, że naprawdę dla mnie to była taka wiadomość, no to nie może być nic groźnego. To musiało być coś jakby nieistotnego. Dopiero jak dotarłem do domu i zacząłem zbierać informacje z różnych właśnie miejsc, no to uświadomiłem sobie, że to nie było żadne draśnięcie, tylko bardzo, bardzo poważna rana i która miała takie, a nie inne konsekwencje. Dla mnie jeszcze też jakby to jest tym wszystkim, jest tą nadzieją, mimo że skończyło się to najgorzej, jak mogło się skończyć, to istotne było też to, czy byłaby jeszcze jakaś nadzieja na to polsko-polskie pojednanie. I ja znowu uruchomiła mi się jakaś naiwność, w sensie, znaczy po śmierci Pawła Adamowicza, że rzeczywiście kraj się zjednoczył, że państwo się zjednoczyło, że wszyscy politycy potępili ten mord polityczny. I ten pierwszy tydzień był taki, że ja znowu żyłem w jakiejś ułudzie, to znaczy byłem pewien, może nie pewien, ale byłem pełen nadziei, że to owocem tej strasznej sytuacji będzie jakaś próba zgody narodowej, bo to wszystko zaszło zdecydowanie za daleko i tym się jakoś pocieszałem. To znaczy, że okej, stało się najgorzej z możliwych sytuacji, ale czasami takie rzeczy potrafią, takie przewartościowanie wartości potrafią zmieniać rzeczy. I też jakby no post factum wiemy, że tak się nie stało. To znaczy ta sytuacja nienawiści... Bo to zresztą mówisz, że pierwszy tydzień wierzyłeś, ale dokończ proszę. Chciałem powiedzieć tak, że ta nienawiść jeszcze się bardziej nakręciła i przypadek zresztą przed niedawno Agnieszki Holland, która wynajęła ochronę, bo po prostu nie chciała, żeby spotkał ją los taki, jaki spotkał Pawła Adamowicza. Jest dla mnie jakby pokazem tego, że ile lat brnęliśmy coraz bardziej w taką wielką nienawiść. Okej, teraz są wybory wygrane i ta atmosfera trochę zmalała, ale gdyby te wybory były przegrane, to myślę, że Agnieszka Holland dalej by się działa. W ukrycie to jest jakby niepojęte, że mamy 2024 rok. W sensie i ludzie siedzą w ukryciu dlatego, że głoszą miłość, równość, braterstwo. Jest to kompletnie nie do pomyślenia i jest to przerażające. Mówiłeś, że miałeś tą wiarę przez pierwszy tydzień. Ja ją miałem przez chyba dużo dłuższy czas. Nie wiem, czy ona w którymś momencie jakoś ostatecznie chyba tak umarła. Natomiast przyjechałem z plecakiem dużym, wysiadłem na dworcu i z tym plecakiem poszedłem do Urzędu Miasta, gdzie no po 5 minutach zostałem mianowany. Będę odpowiedzialny za tą część ceremonii pogrzebowych,
która jest związana z samorządowcami z Polski. Chyba 1/4 Bazyliki Mariackiej. Strefa została właśnie wydzielona na ich rzecz i organizowałem też spotkanie dzień wcześniej, podczas którego pani prezydent Ola odczytała to, co nazwaliśmy testamentem politycznym prezydenta, czyli jego, już nie pamiętam, czy fizycznie podpisany, czy nie podpisany, ale no zredagowany przez niego list zaproszenia do polskich samorządowców, iż nie może być tak dłużej, że 4 czerwca, czyli największe polskie święto w demokracji, nie jest przez państwo celebrowane, świętowane, a więc moi drodzy prezydenci, wójtowie, starostowie, pisał Paweł do prezydentów z całej Polski, uczyńmy to święto świętem narodowym, którego gospodarzem są polskie samorządy. To spotkanie było bardzo doniosłe i dojmująca cisza i wypowiedzi wszystkich prezydentów, którzy się pewnie w tysiącach samorządowcy z Polski i z Europy tu wtedy przyjechali. W efekcie też tego spotkania 31 sierpnia. No po pierwsze odbyły się 4 czerwca obchody. Był zainicjowany ruch samorządowy Tak dla Polski, który w bardzo duży sposób wpłynął też na efekt tych wyborów. No bo pamiętajmy, że prezydenci samorządowi, starostowie, wójtowie, setki z nich zaangażowały się na rzecz wszystkich partii prodemokratycznych, nie tylko jednej, żadnej konkretnej, ale wszystkich, żeby przywrócić demokrację. No i w tym sensie to zaangażowanie prezydenta, no to myślę, że ten ruch samorządowy to jest bardzo wymierny efekt tej jego inicjatywy, a ja no nieśmiało wierzę, że też w pięciolecie tej tragedii Sejm zinstytucjonalizuje tą ideę, żeby 4 czerwca było świętem narodowym. Myślę, że to byłby świetny taki też hołd dla prezydenta od Sejmu Rzeczypospolitej. Inspiracją dodatkową uważam powinno być doświadczenie jedno z państw europejskich, nawet naszego największego zachodniego sąsiada, który to swoje największe święto państwowe, centralne obchodzi co roku w innym regionie, pokazując, że nie wszystkie święta narodowe z udziałem prezydenta, premiera, rządu i wszystkich najważniejszych osób państw nie muszą być w stolicy, tylko co już mogą być odbywać się w, co roku w innym regionie. Myślę, że to byłoby takie fajne połączenie tego, co się zaczęło po śmierci tego zlotu samorządowców, a następnie 4 czerwca z tym, że udało się to marzenie prezydenta urzeczywistnić. Ostatnio się też wzruszyłem, ostatnie słowo w tej sprawie, bo już zapomniałem o tym spocie, który został wyprodukowany w trakcie kampanii wyborczej, kiedy prezydent mówił, że marzy mu się 80% frekwencja wyborcza w Gdańsku. 81,5 było podczas wyborów 15 października. Ciekawe to jest, Michał, to co powiedziałeś, bo poruszyłeś temat testamentu, który gdzieś tam jeszcze przed nami, no bo 4 czerwca nie jest tak świętowany, jak powinien być. To jednak mimo wszystko, choć w Gdańsku się dzieje sporo w tym czasie, ale na tej tragedii, pokuszę się o takie stwierdzenie, zrodziło się wiele niesamowitych inicjatyw. Grzegorz, ty w rozmowie w podcaście Podróż do męskości mówisz o tym, że to był dla ciebie przełomowy moment, kiedy obok urodzin syna, pierwszego syna, postanowiłeś się zaangażować i zawalczyć o Gdańsk. I dzisiaj mamy taką sytuację, że kilkanaście dni temu była odsłonięta tablica pamięci gdańskiego getta, w której się bardzo mocno zaangażowałeś, które odsłaniała między innymi pani prezydent Aleksandra Dulkiewicz. Z drugiej strony mamy marszałka Sejmu Rzeczpospolitej, który też wprost powiedział, że właśnie wydarzenia z 2019 roku sprawiły, że on postanowił się zaangażować w politykę, no i zbudował nową siłę polityczną, która dzisiaj razem z innymi siłami demokratycznymi zmieniła jak obraz naszego kraju i dzisiaj patrzymy z taką nadzieją na to, co się będzie działo. Patrzymy z nadzieją w przyszłość. Taką nadzieją, jaką żył Paweł Adamowicz. I Michał, znaliście się z prezydentem Adamowiczem bardzo długo. Chciałbym cię zapytać o to, jak doszło do tego, że zaczęliście ze sobą współpracować. Nigdy nie lubiłem czytać prasy lokalnej. Studiowałem ekonomię tylko dlatego, że tam był jeden z najlepszych katedr integracji europejskiej, więc ciągnęła mnie ta Europa. Ale że był czas wolny, no to drugi kierunek jeszcze wziąłem, politologię. Po
po roku, gdzie też sobie ze zdziwieniem patrzyłem na kolegów, koleżanki, którzy wybierali na trzecim roku specjalizację samorządową, podczas gdy od 15 lat to jest moje życie, samorząd. Więc no nie było to oczywiste, że trafiłem do samorządu, natomiast po pierwszych studiach, po 5 latach ekonomii i tej Europy, rok spędziłem w Belgii na studiach podyplomowych w Kolegium Europejskim. Studiowałem też pierwszy kierunek, to jest szkoła powstała po 1945 roku po to, żeby Europa stojąca przed wyzwaniem budowania jedności między znienawidzonymi ze sobą sąsiadami we Francji i w Niemczech, jednak na kolejne dekady jakoś była w stanie się integrować i utrwalać pokój na kontynencie. I akurat w tym roku, w którym ja tam przyszedłem, w 2007, otworzono nowy kierunek. Było tam 3 Polaków, w tym ja. I były parytety, czyli była proporcjonalna liczba Niemców, Hiszpanów, Francuzów do Polaków, więc Niemców pewnie było z 5 i tak dalej. Ale akurat na naszym kierunku były też osoby spoza Unii Europejskiej, ponieważ ten kierunek to miało być kadry przyszłej dyplomacji europejskiej. Kierunek się nazywał Dyplomacja Unii Europejskiej i Relacje Europy w Świecie. Też mieliśmy koleżanki z Ukrainy, z Rosji. Tutaj prowadzący Martin Dybuk ma laptopa przed sobą. Koleżanka z Rosji miała na wyświetlaczu Władimira Putina łowiącego ryby z gołą klatą, ponieważ te państwa bardziej autorytarne to MSZ. Zresztą no ja też w MSZ zdawałem egzamin. No więc powiązanie było tam ścisłe. Mieliśmy jedną Francuzkę, która bardzo chciała dostać izraelskie obywatelstwo. Mieliśmy jednego Palestyńczyka i z tej międzynarodowej środowiska, gdzie uczyliśmy się takiego patrzenia nawzajem, gdzie Brytyjczycy musieli odgrywać Argentyńczyków w negocjacjach o Falklandy i odwrotnie. To samo właśnie z tym case'em palestyńsko-izraelskim, gdzie studenci byli proszeni przez wykładowców, żeby zamienili się krzesłami i negocjowali w imieniu tej drugiej strony. To kończąc te studia, no, wiedziałem, że będę chyba wracał do Gdańska, dlatego że miałem tutaj przez wiele lat, przez całe studia dziewczynę i nie było wiadomo, co dalej zrobimy. Chciałem pracować w Komisji Europejskiej. Dogrywałem staż tam z wieloma dyrektorami w Komisji Europejskiej. Negocjowałem. Robiłem wywiady do pracy magisterskiej. Zapraszali mnie właśnie na ten staż. Chciałem negocjować umowy handlowe z Azją, z ASEANem, z Koreą Południową w imieniu Europy. Ale na rok stwierdziłem, że jeszcze przyjadę do Gdańska skończyć drugi kierunek. I wtedy się dowiedziałem od kolegi z urzędu Piotrka Grzelaka, że będzie konkurs na drugiego asystenta prezydenta i stwierdziłem, że na rok, gdzie będę miał tylko napisać na 5 roku pracę magisterską, no to będzie świetne, będę miał czas, mniej zajęć, jeżeli bym się dostał. Mniej zajęć na studiach, więc że mógłbym, zanim wrócę do Brukseli. No, fascynowało mnie zarządzanie tak dużą jednostką, jaką jest miasto i możliwość poznania tego, więc wziąłem udział w konkursie. Któryś tam turze się już, miałem wywiad z prezydentem, pytał o rodzinę, skąd jestem, z Wyspy Sobieszewskiej, co mama robi, co tata robi. To była nasza pierwsza rozmowa. Marcin Dybuk rozmawia. Dostałeś tą pracę. Jakim szefem był Paweł Adamowicz? Na żadne z dotychczasowych pytań nie robiłem pauzy, a teraz musiałem się namyślić, jak w pierwszym zdaniu odpowiedzieć. Na pewno szybkim, w takim sensie, że bardzo duże tempo pracy. No to dla mnie był nowy świat, żeby no tak od 7 do nocy, dzień w dzień realizować tyle obowiązków. My często z kierowcą prezydenta zaczynaliśmy właśnie pracę tam 7:30 w jakimś wybranym miejscu, czy to pod urzędem, czy to pod domem prezydenta na Browarnej, gdzie już wcześniej wtedy mieszkał. Jechaliśmy gdzieś na jakieś spotkania z nim albo... No, dzień za dniem trzeba było przygotowywać agendę wszystkich spotkań, które następnego dnia będą miały miejsce. Fascynujące było duże zaufanie prezydenta, który po prostu oczekiwał, żeby od dyrektorów, prezesów jego wyciągać jak najbardziej precyzyjne informacje. Oczekiwał tego, żeby zestawiać te informacje ze sobą, mówił często, co go denerwuje w pracy z setkami czy dziesiątkami współpracowników, właśnie no niekoordynowanie informacji. No to po prostu było olbrzymie wyzwanie. No, w tak szybkim tempie
tak duża ilość spraw, żeby była załatwiana, to myślę, że w świecie zachodnim jest to dosyć oczywiste, że to muszą być bardzo duże kadry, ultraprofesjonalne kadry, które o to dbają. No, a mam wrażenie, że w Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu czy Bydgoszczy, no te lata, początek lat 2000, to wciąż było jednak no, uczenie się samorządu. Też pamiętajmy, że prezydent wybierany bezpośrednio pierwszy raz był w 99 roku, to były nowe zadania co chwilę. No zresztą wciąż nie było ustawy metropolitalnej. Wiele rzeczy w dalszym ciągu było nowe. Ja się czasami irytowałem, no szefie, ale jak tutaj ten czy tamten, tutaj osoby w tym wydziale, czemu oni czegoś nie robią inaczej, lepiej? I prezydent mówił, wszystko ma swój czas. Nic się nie dzieje z dnia na dzień. Niektóre rzeczy się dzieją z pokolenia na pokolenie. No, z tej perspektywy czasu, kiedy ja ponad 15 lat pracuję w samorządzie terytorialnym, no to dla mnie staje się oczywiste, że no, nie da się zrobić zmiany z dnia na dzień, ale też wczoraj o czym myślałem, jak się zmienia społeczeństwo przez 8 lat w kontekście tych wyborów, które miały miejsce. Podobnie jest w mieście. Znaczy, kilka lat mija, ludzie, którzy pracują zaraz po studiach, dojrzewają, część ludzi odchodzi na emeryturę. No i myślę, że prezydent miał już to doświadczenie z tych pierwszych swoich lat, że też, że łączył bardzo duże ambicje z taką jednak przymrużeniem okiem, spojrzeniem na ludzi i swoich współpracowników. Że wiedział, że wszystko powinno w pewien taki naturalny sposób, krok po kroku, rok po roku, kadencja po kadencji następować, bo takie są realia i inaczej się nie da. Powiedziałeś mi o bardzo ciekawej rzeczy. Ja wtedy, kiedy prezydent Paweł Adamowicz zostawał prezydentem, zaczynałem pracę jako reporter w ówczesnym Wieczorze Wybrzeża i pamiętam, że przez te lata przyglądałem się jako dziennikarz temu, jak się zmienia prezydent Adamowicz i między, można powiedzieć, pierwszym rokiem, a tym kolejnym już 2018-2019, to był całkiem inny człowiek. Zmiana była diametralna i było widać. Też było widać to, co zawsze, za co podziwiałem i podziwiam Pawła Adamowicza, to on miał wizję. Pamiętam pomysł na ECS, jakie było oburzenie w mediach. Drugim oburzeniem Most Wantowy, albo pierwszym oburzeniem Most Wantowy donikąd. Trzeci, Teatr Szekspirowski. Co to w ogóle jest dzisiaj? Nie wyobrażamy sobie Gdańska bez tych miejsc, instytucji, budynków. Chciałem cię zapytać o to, jak od wewnątrz, w tej bliskości, wyglądała ta przemiana prezydenta? Pierw komentarz, że to, co mówisz, no myślę, że to jest ocena bardzo w punkt. Konsekwencja, wytrwałość pewno go kowało bardzo mocno. A powiedz, jak podchodził do błędów? Swoich błędów, bo najwięcej uczymy się jednak mimo wszystko na błędach, a nie na sukcesach. Jaki miał stosunek do tego? Jak on się zmieniał na przełomie tych wszystkich lat? Myślę, że atmosfera takiego napiętego harmonogramu dnia nie sprzyja do bycia zen. To znaczy przekleństwa wobec siebie, czegoś, co się, nie wiem, się spieprzyło coś. Czasu do czasu padały, ale najczęściej z uśmiechem. Tak ja teraz wiecie, to wszystko jest inaczej po tylu latach. Nie? Czy te wspomnienia są właściwe, proporcjonalne, czy zakrzywione przez mój punkt widzenia, ale no, ja takie wspomnienie mam, że z jednej strony duża emocjonalność i taka no, szybkie reakcje, kurde, że ktoś coś nie zrobił tak, jak miał zrobić, albo że się sam mógł coś zrobić inaczej, ale raczej zawsze z uśmiechem i starał się wracać do normy. Raz pamiętam, jechaliśmy na otwarcie boiska jednej po Euro, były Orliki, ale prezydent też namówił gdańskich przedsiębiorców do specjalnego programu, żeby też finansowali drugie tyle Orlików z gdańskich pieniędzy prywatnych. No i do kierowcy: panie Czesiu, w lewo, nie w prawo. Nie, no tutaj, taki adres. Nie, no tam otwieramy boisko, no ale jest tutaj. No okazało się, że prezydent powiedział rok, dwa lata temu, że ma być boisko na tej i na tej ulicy, natomiast ta ulica jest przecięta inną ulicą, no i są dwie szkoły, jedna po jednej stronie ulicy i druga po drugiej, więc dopiero kiedy dojeżdżaliśmy na otwarcie boiska, na którym prezydentowi zależało, a nie miał czasu przez rok przyglądać się budowie, no to zorientował się 10 minut przed przecięciem stęgi, że nie, to nie to boisko, więc myślę, że każdy z nas by powiedział co najmniej kurde w tej chwili. To nie taką obietnicę danej dzielnicy składałem. No więc na takim poziomie prezydenckim, gdzie się zarządza tyloma departamentami, tyloma spółkami, a tak naprawdę główne oczekiwania to
To są takie dwa obszary. Komunikacja z mieszkańcami i inwestowanie czasu w tą komunikację z mieszkańcami, a z drugiej strony załatwianie spraw z ważnymi podmiotami poza urzędem. No to na to zarządzanie czasu, zarządzanie miastem. Szczerze mówiąc, ja nie wiem, jak to zorganizować w świecie idealnym, kiedy czasu jest tak mało, a obowiązków tak dużo. No i pytasz, jak reagował na błędy. No, takie są moje wspomnienia. To znaczy, nie dusił w sobie, pokazywał swoje emocje od razu, ale bardzo ludzki, bardzo reagował na atmosferę w pokoju, w pomieszczeniu i bardzo mocno dążył do takiego poczucia równowagi z ludźmi, którzy są wokół. Podróż do męskości. A ja chciałem się trochę wyrwać, mimo że moje doświadczenie jest małe, ale pamiętam, bo chciałem powiedzieć o showmeństwie Pawła Adamowicza i to jest coś, co jakby, jak byłem o wiele młodszy, a czasami spotkałem prezydenta, bo jak dostawaliśmy jakieś nagrody, albo dostawałem nagrody, stypendia i tak dalej, no to często prezydent je wręczał i często na gali Spender Gdańsk albo innych miał jakiś swój wstęp, który często się wydłużał bardzo. I ja pamiętam, że byłem w takim etapie życia, gdzie nie znosiłem w ogóle czegoś takiego jak Ameryka, amerykańskość, luz, swoboda. Byłem mocno trącony tą sowiecką smutą, i którą nie widziałem jako sowiecka smuta, tylko jakiś rodzaj porządności i przyzwoitości. I nie rozumiałem tej jego szołomieńskości i wręcz mnie drażniła. A mój przyjaciel z zespołu, który w dzieciństwie i młodości uczył się w Stanach Zjednoczonych i mieszkał, był tym akurat zafascynowany. Mówił, to jest świetne, że on jest showmanem, to jest świetne, że on jakby jest gdańszczaninem i to widać, że on jest fajnym gościem i opowiada. Ja się jakby nie mogłem dokonać przez lata i pamiętam, że kiedyś byłem na jakimś bankiecie i już wychodziłem pokrojomu w połowie i nagle Ania Czekanowicz zaczęła mnie, powiedziała coś Pawłowi Adamowiczowi i nagle Paweł Adamowicz mówi: Szanowni Państwo, to jest Grzegorz Kwiatkowski, Ania Czekanowicz mówi, że to jest jeden z najlepszych poetów w Gdańsku, brawo. Ja się poczułem tak zawstydzony, było mi tak głupio, a jeszcze byłem w kurtce, więc jeszcze chciałem wyjść i zostałem przyłapany. I powiedziałem strasznie głupią rzecz, najgłupszą, nie powinienem teraz tego mówić, ale powiedziałem: dziękuję, ale to ja w przyszłości będę prezydentem tego miasta. Głupo. I tak sobie myślałem, co ty człowieku mówisz? A on powiedział: świetnie, a ja przejdę na emeryturę, będę poetą, a pan mnie tego nauczy. I dostał wielkie brawa, po prostu zagiął mnie, wyszedł z tego mistrzowsko. Wtedy pomyślałem sobie: oh man, na zasadzie, że co za mistrz. I potem, kiedy coraz bardziej poznawałem amerykańską kulturę i coraz bardziej się przekonywałem do amerykańskiej kultury, nie mówię oczywiście o całości, ale mówię o pewnym formacie partnerstwa, luzu i bycia ludzkim. W sensie, a nie tylko spiętym i zdenerwowanym. I dopiero po latach zrozumiałem, że on miał ten format naturalnie. W sensie, i że to było coś niesowieckiego właśnie, ale co było bardzo kluczowe i bardzo nowoczesne. W sensie, że... Ale to, co jest ciekawe, to co mówisz, przed włączeniem mikrofonu mówiliśmy o tym, że Paweł Adamowicz, Michał mówił, że Paweł Adamowicz był osobą nieśmiałą. Nijak to się ma do tego, co ty mówisz. Michał, skąd takie dwie skrajności u prezydenta? Właśnie w miarę tego, jak opowiadałeś o tym, Grzegorz, to się nad tym właśnie zastanawiałem. Jak to jest, że takie dwie alternatywne osobowości prezydent miał w sobie? No bo my, jego najbliżsi współpracownicy, chyba nie mieliśmy co do tego wątpliwości, że generalnie deep down inside jest nieśmiałym człowiekiem. Nie wiem, czy tu jakieś przykłady odpowiednie są potrzebne, czy przychodzą do głowy. Ja się po prostu teraz zastanawiałem nad jak, czy to jest kwestia, która się w nim zmieniała, bo wiele osób mówi o tym, że się zmieniał przez kadencję. Ty, Marcin, teraz o tym też powiedziałeś. My kiedyś na Smart Metropolii mieliśmy takim naszym corocznym kongresie wśród jednej z panelistek, może moderatorka, kierowniczka Szkoły Liderów, która od lat 90. z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności tą Szkołę Liderów prowadzi. Mówi, że Pawła Adamowicza świetnie zna od lat, bo kiedyś tam ileś lat temu coś tam razem z nim robili. I zadała prezydentowi na Smart Metropolii to pytanie, czy on był tym liderem zawsze, od początku? Czy on tak czuje? Prezydent odpowiedział, że nie. Zastanowił się, powiedział, że on uważa, że on był na początku technokratą i on tym liderem się stawał. Jednocześnie część z nas widziało zdjęcia młodocianego studenta Pawła Adamowicza w prasie, w szczególności po śmierci te jego cała historia była wielokrotnie odtwarzana, były wystawy na drugim targu w internetach. No i dam taki przykład, nie pamiętam po co to było nam potrzebne, może z ciekawości, ale kiedyś pojechałem w uzgodnieniu z prezydentem do siedziby TVP do Warszawy
i w archiwum, żeby odnaleźć kasetę, podczas której student Paweł Adamowicz prowadził debatę z Adamem Michnikiem a Aleksandrem Kwaśniewskim, nie wiem w którym roku, 88 powiedzmy, czy 89. I też pamiętamy, no, że skoro był zresztą wraz z Przemkiem Gosiewskim współprowadzili strajk w 88. No to nie jest tak, że był zamkniętym człowiekiem, który siedział w kącie w rogu od młodości. W sensie tą swoją cechę liderską musiał ewidentnie mieć. No go pewnie inspirował brat Piotrek Adamowicz, który w liceum w świat tych bibuły, gazetek studenckich, różnych psikusów wobec milicji i innych działań i relacji z Lechem Bądkowskim go w ten świat wprowadzał. Natomiast tak, kiedy już nie było tych obowiązków, kiedy nie było sceny, kiedy były kuluary, kiedy były różne stoliki, kiedy było się gdzieś tam trzeba odnaleźć, no to napięcie takie też z prezydenta schodziło i kiedy my potrafiliśmy zaaranżować miejsce bezpieczne, kącik, żeby odpocząć, odstapnąć, to prezydent bardzo łaknął i potrafił całe kuluary gdzieś przy jednym ze stolików ludziach, którzy jak chcą, to podejdą, to przesiedzieć. Ale czasami właśnie, tak jak mówisz, zaktywizować się nie wiadomo skąd, coś mu przyszło do głowy. Na pewno był idealistą i wizjonerem, jeśli chodzi o tą taką cechę najbardziej rozwiniętą jego charakteru, połączone z relacyjnością. To były dwie główne, dominujące cechy charakteru. Miał to przebadane. Kiedyś do mnie zadzwonił z Warszawy. Mówi: Michał, genialna pani Iwona, w Warszawie jestem z nią. Tutaj ta metodologia. Przetestować trzeba wszystkich wójtów, naszych burmistrzów w metropolii. Nie każdy ma na to czas, tak jak ja raz na jakiś czas, żeby tutaj się dokształcić. I faktycznie się wtedy wszyscy samorządowcy obszaru metropolitalnego przebadali, kto jest analitykiem, kto jest tutaj lewopółkulowy, prawopółkulowy, więc mieliśmy przebadane ewidentnie, że Adamowicz to był wizjoner, człowiek relacyjny. Przyszła mi taka myśl, że Grzegorz powiedział o bardzo fajnej anegdocie z udziałem Pawła Adamowicza. Czy ty masz jakieś swoje ulubione wydarzenie, które chętnie wspominasz? Domówka, urodziny, nie wiem czy 30, czy któreś, po piwku czy winku i tak dalej. Prezydent raz na jakiś czas lubił zapytać, czy ktoś ma cienkiego papieroska. Wyszedł na balkon, opieprzył mnie, że mam nieodśnieżony balkon, bo mam urodziny w listopadzie. Tak chyba opieprzył pod nosem tą komuś. Zobaczcie, glaser nawet tutaj nie podprzątany balkon, ale no, wziął miotłę, zaczął odśnieżać balkon i przed północą Moniuszki, gdzie ówcześnie mieszkałem, ręce do góry, kocham Gdańsk! Więc no to taka jego prawdziwa miłość do Gdańska, która się objawiała i my wielokrotnie na ten jego staw pracownicy Gdańska Sopotu czasami go przydrzeźnialiśmy, Gdańsk, miasto wolności i solidarności w każdym przemówieniu, no ale no to dopiero pokazuje, jak trzeba być konsekwentnym, żeby tą wizję, żeby być skutecznym przez te lata, prawda? No, gdyby tego w sobie nie miał, to Gdańsk tej marki na pewno by tak nie rozbudował i nie ugruntował. Ja też myślę, że to było to innowacyjne, innowatorskie właśnie w tamtych latach. Znaczy to właśnie tak jak powiedziałem trochę o tym stylu amerykańskim, że jakby w amerykańskim alfabecie politycznym patriotyzm, miłość do swojego regionu, miasta albo państwa jest czymś absolutnie wmurowanym, czy to po lewicy, czy po prawicy. W sensie jest to jakby wymóg, podstawowy w ogóle jakiejś komunikacji politycznej. A tutaj jest to wciąż zbyt rzadki objaw, jakby, aczkolwiek mam nadzieję, że to się zmienia pozytywnie. A on rzeczywiście to miał, w sensie miał to zupełnie naturalnie, co jest też nie do wyuczenia. W sensie ja rozumiem, że konsekwencja jest ważna, w sensie i uczenie się, ale i tak moim zdaniem ktoś musi kogoś kochać, w sensie albo coś kochać, po prostu nie da się tego nauczyć. Michał, no właśnie, no, kocham Gdańsk i skąd ta miłość do Grodu nad Motławą Pawła Adamowicza? Myślę, że tutaj no, bardzo mocno ugruntowane rodzinnie, bardzo wysoka kultura osobista, jego rodzice wysiedleni z Wilna, którzy współtworzyli ten Gdańsk, tak? No i wychowywał się w ścisłym centrum, widział, jak to miasto się rozwija. No i takiego ta ścieżka się jakoś potoczyła. Był najmłodszym prorektorem w Europie. Właśnie, bo rektor czuł wiatr zmian i chciał tego studenta, który był tym liderem strajku studenckiego, zaangażować, żeby to wdrażać, co później prezydent często powtarzał. Na przykład mianując aktywistę szefa Fragu
Michała Szymańskiego. Słuchaj, jak tak dużo fikasz tutaj, mówi, że to musi być inaczej, to po prostu chodź do urzędu i to zrób. Więc to jest taki chyba motyw powracający, z którego on sam był przykładem, że go rektor zaprosił do tego, żeby był prorektorem w tak młodym wieku. Kiedy dostał się do Rady Miasta, to się okazało, że jest jeden magistrem prawa chyba i było, no to kto napisze statut miasta? No to ja mogę, tak? Dobra, to weź tutaj Paweł pisz statut miasta, pewnie z profesorem Januszem Itisem. No i on by się mi często wypominał, Michał, jak ja miałem 30 lat, to ja już tutaj byłem przewodniczącym Rady Miasta, a ty dopiero, ty weź coś ze sobą zrób. Ale to też taka troska ojcowska, bardzo to miłe wspominanie. Tak jest. Marcin Dybuk rozmawia. Jak rozmawiamy o Pawle Adamowiczu, to taki czas, kiedy wracam pamięcią do tych różnych obrazów, chociaż moje były bardziej takie wyostrzone, bo byłem dziennikarzem. Zajmowałem się miastem i rozliczałem trochę i pana prezydenta, i innych wiceprezydentów i tak dalej. To ten obraz takiego człowieka wrażliwego narysował się w mojej rzeczywistości dużo później. Chciałem cię zapytać właśnie, jak znosił hejt to wszystko, co o nim mówiono? Jak sobie z tym radził? A może sobie nie radził? Często powtarzał, że trzeba być na tym stanowisku, mieć grubą skórę. Natomiast sam się zastanawiam, relacja, jak się miały słowa, co do tego, że no, musi mieć grubą skórę, bo z drugiej strony nasza ekspertka Iwona Budny-Bobrowska, którą wspominałem, no nie dość, że powiedziała, że moje wyniki, że, a już wiem, czemu ten Paweł ci tak lubi, masz identyczne wyniki jak on, z tą relacyjnością, wizyjnością, to stwierdzała, że ten profil osoby to jest taki, kto ma miękkie serce, ten musi mieć twardą dupę. To znaczy ktoś, kto pozwala sobie zaufać, często się przelicza i jest wiele zawodów, musi cierpieć. Natomiast wypytacie akurat o tutaj ten aspekt hejtu i jeżeli faktycznie mielibyśmy mieć trochę tych cech charakteru podobnych, to ja nie wiem, jak on dawał radę codziennie słuchać to Radio Gdańsk, i czytać te wszystkie artykuły, gdzie wszędzie mówiono o niedociągnięciach służb miejskich w tym aspekcie. No w sensie, jak można cały dzień to robić, no to pewnie trzeba jednak być na tym stanowisku parę lat, żeby sobie jakąś odporność na te nieskończone i niezliczone uwagi. W każdej demokracji to jest oczywiste i nieważne, jaką biografię, jakiego polityka byśmy czytali, no to po prostu jest coś, co się powtarza, więc ja tu już na tym takim zwykłym aspekcie zastanawiałem się, ale chyba nawet jeszcze bardziej po śmierci prezydenta, jak on to wszystko dawał radę znosić, kiedy był tak wrażliwą osobą. A do tego później doszło to całe świństwo, które PiS, nie wiem, czy to jakieś poczucie humoru wobec tego wszystkiego, co się działo? Chyba nie, no bo skoro Antonina i Tereska, jego córki, opowiadały, jak to tata mówił, że faktycznie ta szczoteczka do zębów zawsze gdzieś po drodze może być, bo skoro robią to, co robią, to też mogą zapukać któregoś poranka, no to chyba to nie mogło być takie traktowanie tego wszystkiego między palcami i z poczuciem humoru, to co robi TVP i sobie żartowanie, tak jak się żartuje na wielu różnych profilach z pasków TVP i tak dalej. No kiedy się słyszy o tym, co mówią o naszych mieszkańcach, którzy są tutaj imigrantami, że roznoszą bakterie i tak dalej, i tak dalej. No musiało go to boleć. Myślę, że to jest granica, znaczy, przepraszam za wtręt, ale no, pomiędzy krytyką, pomiędzy debatą, dyskusją i poglądami, jakby, znaczy poza tym jest przestrzeń po prostu na przykład podważania czyjegoś człowieczeństwa. Widzę imigranci, którzy roznoszą bakterie. W sensie, to jest granie z ogniem. Co więcej, moim zdaniem najgorszy rodzaj grania z ogniem to jest cyniczne granie z ogniem, czyli nawet nie z ideowości, tylko po to, żeby wygrać. I moim zdaniem dokładnie mieliśmy do czynienia z taką sytuacją w wypadku Pawła Adamowicza. Znaczy, moim zdaniem te ataki były absolutnie nieemocjonalne, tylko wyrachowane i cyniczne. Myślę, że to było wykalkulowane. No mówił o tym premier Tusk a propos dziadków z Wehrmachtu w expose, że co powiedział przy świętej pamięci prezydent Kaczyński, że nie pamiętam takiego podłego zachowania jak w wydaniu Jacka Kurskiego, to w życiu nie widział. No i to zostało przekroczone i coraz bardziej przekroczone. Zresztą w Stanach Zjednoczonych mam Donalda Trumpa, który też przekraczał najgorsze jest to, że my się przyzwyczajamy do tych przekroczeń po prostu i uważamy, okej, jakby to jest już standard, to jest norma i mamy kolejne przekroczenia.
a potem lądujemy z jedną wielką tragedią. Po części, Michał, odpowiedziałeś na to pytanie, jak sobie radził. Chciałbym jeszcze trochę podrążyć, bo interesuje mnie taka ludzka strona tego. Nie doświadczyłem dużego hejtu w życiu, ale każdy taki moment jest dla mnie trudny i bolesny. Muszę popracować sam ze sobą, żeby sobie wytłumaczyć, oni nie mają racji, to jest nieprawda, jesteś... albo muszę porozmawiać z żoną. Jak on po ludzku sobie radził? Czy to było tak, że rzucał mięsem, wkurzał się? Nie wiem, czy po prostu cię nie rozczaruję w tej odpowiedzi, bo ja nie widziałem żadnych takich tutaj psychoterapeutycznych aspektów, że tak powiem. Bardziej fajterskie, no bo pamiętajmy, że skoro osoba na takim stanowisku żyje w codziennych relacjach z dziennikarzami, każdy poranek zaczynał się wtedy od komentarzy do mediów, no i ten prezydent, którego ja widziałem, no to była 8:00, przychodzący w pełnej zbroi, garnitur, krawat, buty czyste i tak dalej, już w tym jednak stroju służbowym i miał o 8:05 pierwszy wywiad, tak? Ja raczej słyszałem. Później jak zawsze jechaliśmy, no to ewentualnie mógł sobie pozwolić na minutę, dwie. No, oczywiście, że rozmawialiśmy o różnych sprawach, ale to zostało poprzedzone wcześniejszą 10-godzinną pracą, gdzie między innymi mówiło się o tym, jak zrobić pozew wobec TVP, jak to udokumentować, jak podzielić rolę, co ma zrobić rzecznik, co ma zrobić biuro prasowe, co ma zrobić szef kancelarii prawnej. I no dużo więcej styczności miałem z tym jednak prezydentem Gdańska, który musiał się z tym wszystkim konfrontować, a ja cały czas się zastanawiam, jak ja się bym czuł na jego miejscu i w tym sensie, jak on się musiał z tym czuć. No na pewno świetnie opisywał w książce, która dla nas wszystkich, w szczególności ta druga, no jest dzisiaj bardzo cennym też testamentem jego, bo no był jednak człowiekiem starej daty, w tym sensie, że dzisiaj skuteczny polityk no to inwestuje w profilowanie kontentu w social mediach, jeszcze najlepiej z użyciem AI, a nie w pisanie książki przed kampanią wyborczą. A gdyby prezydent tej książki nie napisał, to, no to była ostatnia chwila. A tam właśnie pisał, jak ważne są dla niego wartości demokratyczne, wartości kościoła katolickiego, jak ocenia te wszystkie ataki. Więc no, być może tak najwięcej takiej czystej, czułej prawdy to znajdziemy i tych jego emocji trochę w tej książce. Pomysł na podcast zrodził się w związku z ustawą metropolitalną. Chcemy rozmawiać o metropolii. Tak się akurat złożyło, że pierwszy odcinek dotyczy 5. rocznicy morderstwa Pawła Adamowicza, ale będziemy rozmawiali o metropolii, która też zrodziła się w sercu i głowie Pawła Adamowicza. Pamiętasz ten moment, kiedy prezydent powiedział: musimy mieć metropolię? Dokładnie, jedno ze spotkań, gabinet. Słuchajcie, musimy mieć metropolię. W przyszłych wyborach prezydent pisał artykuły w Dzienniku Bałtyckim w 1990 albo 91 roku. Ja tu w biurze mam jego zaproszenia z lat 90. na spotkania na temat potrzeby uregulowania metropolii w prawie krajowym i po prostu kończyła się jedna z kadencji i rok, pół roku przed końcem kadencji też zamiast się skupiać tylko i wyłącznie na kampanii wyborczej, jak to wygrać, to mówi: słuchajcie, w tej kadencji musimy dograć wszystkie dokumenty, analizy. Mówił pewnie dobry rok przed kadencją, żeby jakiś atlas metropolitalny, takie zestawienie danych, żeby to było wszystko bardzo mocno oparte w diagnozie, pokazanie raportów międzynarodowych, czyli przygotowanie się de facto do debaty publicznej na temat potrzeby sformalizowania metropolii, która przecież też istnieje. Gdańsk jest jednym z 50 najważniejszych miast Europy i w tym sensie jest po prostu miastem metropolitalnym. I prezydent o tym wiedział, że albo będziemy w tej lidze się umacniać, albo z tej ligi spadniemy. No i on nie miał żadnych wątpliwości, że nie spadniemy, że będziemy się w niej umacniać, ale chciał, żeby to robić szybciej, skuteczniej, rozwijać nasze porty i w każdym możliwym aspekcie wzmacniać potencjał metropolitalny, a więc tak jak wezwał parę osób od siebie, tutaj od gospodarki, tu od prawników, panią sekretarz Danutę Janczarek, Tomka Drozdowskiego z Wydziału Gospodarczego i mówi: trzeba zrobić moim zdaniem to, to i to, tutaj trzeba statut, projekt statutu napisać, tu projekt listu przewodniczącego do wszystkich sąsiadów. Nie chcę tego odpalać przed wyborami, żeby nie upolityczniać tematu, ale jak tylko wygramy, to będę chciał jechać do Wojtka i mu ten pomysł przedłożyć. To było bardzo ciekawe, że ja to odebrałem jako przykład profesjonalizmu, przygotować się do czegoś, żeby już w nowej kadencji znowu nie poświęcić, nie chcę powiedzieć zmarnować pół roku na przygotowania, tylko już być gotowym do uruchamiania swoich działań. Dodam tutaj, że Wojtek to Wojciech Szczurek, prezydent miasta Gdyni.
15 października 2023. Co by powiedział Paweł Adamowicz po tych historycznych już wygranych wyborach? Na pewno by powiedział: kocham Gdańsk. Prawie 85% frekwencji wyborczej. No, pewnie by się skupiał. Mówił też, że kocham Polskę. I no, byłby dumny z tego, że Polska, Polacy ten wynik wywalczyli. Pewnie by też mówił, że to nie koniec i że warto tą demokrację zakotwiczać w dużo większym stopniu. Wymyślał wszelkie możliwe przykłady międzynarodowe. Tygodnia Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw demokracji, Dnia Demokracji, różnych innych pretekstów, które są świetne do tego, żeby zainicjować lekcje obywatelskie, debaty z ciekawymi osobami, żeby no, tą demokrację w praktyce umacniać. I myślę, że byłby mega szczęśliwy i by powiedział, że trzeba teraz zakasać rękawy, żeby się dobrze zorganizować, żeby tego nie stracić i żeby tego nie spieprzyć. Jak Waras, znany muralista, w genialny sposób to nazwał kilka dni po wyborach, pisany solidarycą na ścianie, bo do tego referowałem napis: nie spieprzcie tego. Dziękujemy bardzo, Michale, za tę rozmowę, za poświęcony czas. Chciałbym jeszcze na koniec powiedzieć coś słuchaczom, czego nie było widać. Towarzyszyło nam dosyć spore wzruszenie podczas tej rozmowy o Pawle Adamowiczu. I to też jest takie, powiedziałbym, świadectwo tego, jakim był człowiekiem i co dla nas zostawił, czyli taką otwartość na drugiego człowieka, relacyjność. Panowie, dziękuję wam za tę rozmowę. Dzięki wielkie. Dzięki. Więcej treści znajdziesz na www.magieldybuka.pl. Zapraszam.